Witajcie. Wczoraj przesłaniem było, że czasami usta muszą zamilknąć, by usłyszeć to, co chce nam powiedzieć Bóg. I wczoraj również powiedziałem wam, że idę rozmawiać z Bogiem. Spośród was wszystkich była jedna osoba, która zadała nawet dwa pytania. Oczywiście nie odpowiedziałem, bo rozmawiałem z Bogiem. Jeśli ktoś w danym czasie rozmawia z Bogiem, poczekajcie, aż zakończy tą rozmowę. Bądźcie cierpliwi. Sami zastanówcie się nad tym pytaniem, które zadajecie, bo może odpowiedź sama przyjdzie do was. Bo może Bóg sam odpowie do was. Bez mojej pomocy czy innej pomocy. Zadajcie sobie więc pytanie, jeśli macie. Usiądźcie i zastanówcie się. Zastanówcie się lub też zwróćcie się do Boga. Niech da wam odpowiedź. Natomiast dzisiaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na pewną rzecz. Ja jestem grzeszny. Ty jesteś grzeszny. On, ona, ono jest grzeszne. My jesteśmy grzeszni, wy jesteście grzeszni. Oni są grzeszni. Chciałem tu wam pokazać w tej odmianie, że nie ma tu słowa święty. Dlaczego tu nie ma wyrazu święty? Żeby można było nazwać kogoś świętym. Dlatego, że nikt na ziemi nie jest święty. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Gdybyśmy byli święci, bylibyśmy w niebie. Życzę miłego dnia.